jakie pasożyty, człowieku. Czego brakuje innym ludziom, którzy nie umieją sobie z tym poradzić. Dlaczego my się chcemy nagradzać tą czekoladą? Wszyscy tak żyli, no i co? I nie żyją. Oby. Ogólnie celem edukacji jest... Nie, ty nie musisz więcej słuchać, edukować się, ty musisz dzisiaj... Wyłącz teraz, nie oglądaj tego, nie lajkuj, nie komentuj, tylko wyłącz i zastanów się. Problemy ze wstawaniem, kto dzisiaj ma problem ze wstawaniem, z budzikiem rano. I one jarają strasznie głowę i sposób myślenia, no to... Po co zdrowie na kanale inwestycyjnym? My tu o gospodarce rozmawiamy, tak o wojnie, geopolityce i... Ludzie nie piją wody. Co w sytuacji, kiedy my chcemy, a ktoś w domu nie chce? No, będziesz ślepy w ciągu 5 lat, po prostu nie będziesz widział, więc... To nie jest jak z ratami, że 0% to jest super. Szybkich randek, szybkiego jedzenia, szybkich aplikacji do przewozów i wszystkiego szybkiego. Kiedy straciłeś kontakt ze swoim organizmem? Tak, to jest nawet żonie, finanse, żonie. Ludzie umierają 3 razy częściej na cukrzycę niż na... Stary, no, możesz wszystko, no możesz wziąć granat i wrzucić po prostu do mieszkania obok. Bo dlaczego my możemy, a ty nie? Nie wiedziałem, że rumianek jest taki ważny, mimo że mam go w szafce od lat. Masz niedosyt wiedzy? Chciałbyś odkryć więcej nagrań nigdzie wcześniej nie publikowanych z naszymi topowymi gośćmi? Z różnych powodów nie mogłeś być na konferencji w Wieliczce, a przecież lubisz sięgać po więcej i nieustannie inwestować w siebie. Mam dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Jest szansa nadrobić wszystkie zaległości i zaczerpnąć dodatkowej dawki wiedzy od autorytetów z dziedziny zdrowia, inwestycji i świadomości. Specjalnie dla Ciebie nagraliśmy w sumie aż 6 godzin wykładów z Twoimi ulubionymi gośćmi. Braćmi Rodzeń, Ryszardem Grzybykiem, Kasią Szewczyk, Tomkiem Mareckim z Independent Trader, Sebastianem Kilichowskim, Pawłem Sado, ekipą Holistic oraz z gospodarzami całego tego zamieszania, czyli mną i Dawidem Kozioł. Chcesz uzyskać dostęp do wykładów już teraz? Link znajduje się poniżej w opisie filmu. Gośćmi dzisiejszego odcinka są Sylwester i Wiktoria Kłos. Są dietetykami, ale także przedsiębiorcami. Prowadzą klinikę dietetyczną SportsMed, która prowadzi człowieka kompleksowo od A do Z, po to, żeby zorganizować i podnieść jego samopoczucie i funkcjonowanie. Przede wszystkim uczą tego, jak taka dieta ma funkcjonować, jak ma być składana, jaka jest na to strategia i plan długofalowy. Dzięki temu masz się nauczyć i rozwijać, żebyś sam nauczył się latać. Cześć, z tej strony Grzegorz Kurz, witaj na kanale. Dziś moimi gośćmi, bo dzisiaj dwójka gości, Wiktoria i Sylwester Kłos. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Drogi widzu i słuchaczu, będąc praktykami jeden na jeden na przestrzeni czasu, widzieliśmy, jak zmieniasz się, jak zaczyna ci brakować energii, robisz się coraz bardziej zmęczony. No, skwierają się takie rzeczy jak problemy ze wstawaniem. Kto dzisiaj ma problem ze wstawaniem, z budzikiem rano, gdzie cały czas, wiesz, tak, drzemka. Kolejny budzik, tak. Pięć budzików, coś innego i tak dalej. No i oczywiście zaczyna brakować coraz bardziej zapału, silnej woli i po prostu ludzie mówią, że nie mają silnej woli, w związku z tym to przez to, nie? To nie przez to. To nie przez to, dzisiaj o tym pogadamy. Zaraz się dowiemy przez co, ale zanim to chciałem się pochwalić, że mamy piękne logo. No, przed chwilą Sylwester mówi, ale macie piękne logo, kto wam tu takie ładne rzeczy zrobił na tele i wzorze? Więc to ci, których nie widać, a to wszystko ich wina. Czyli to, co widać, to jest przez tych, których tu nie widać. To ja tego nie zrobiłem, ani Wiktoria, ani Sylwester. Zanim rozpoczniemy, ja chciałem jeszcze po świętach już trochę, ale prezenty wręczyć naszym gościom. Metamorfoza finansowa dla wszystkich, którzy nie mają, no to można oczywiście sobie zdobyć w komentarzu w linku poniżej. Poradnik zdrowia, bo też nie macie, z tego co wiem, także przekazuję. Tak. Przekazuję wam. Podzielimy się? Ja będę finansowy. Tak. I już się podzielili, widać kto kasę, nie. Ale pasuje ci do koszuli czarnej. Tak, pasuje do koszuli i naprawdę jest ładny branding, wygląda top. I pasuje, się pasuje do ciebie, w ogóle jest zdrowie. Nie wiem czy wiesz, jest nawet takie badanko, które pokazuje, że jak po prostu dotykasz książki jako papier, to po prostu lepiej zapamiętujesz, lepiej na ciebie oddziałuje, uspokaja cię i wszystkie takie elementy, więc tym bardziej jesteśmy wdzięczni, że to jest papier, fajny temat. Nawet tak. gdyby takich badań nie było, to bym uwierzył, bo lubię to, co mówisz, to się zgadzało. Czyli papier, książka, ja zdecydowanie... Zapach, nie? Ja druku. Zawsze, nawet jak mam opcję, żeby słuchać książki, to wolę ją kupić i mieć ją po prostu i papierową. Plus jeszcze trzeci prezent, czyli apteczka finansowa, czyli produkt, o którym było bardzo dużo. No i przyszły pierwsze apteczki. No jesteście jednymi z pierwszych kilku osób, które trzymają te apteczki w ręku i to będzie dla was prezent do waszego domu, żebyście zabrali i poukładali swoje wszystkie ważne dokumenty finansowe i zamknęli w tym pudełku. Dzisiaj nie o apteczce finansowej, więc tu się zamykamy.
Proszę bardzo, a my wracamy do naszego... Tak, ja przekażę testament żonie. Tak, testament żonie, finanse żonie, a Sywek sobie zostawił tutaj finanse. Ale podzieliło się to pięknie. Tutaj zdrowie plus porządki finansowe, a tu jest książka też finansowa. Tak jest. Dobrze, to wracamy do naszego głównego tematu. O zdrowiu również na kanale nagrywamy, jak wiecie, czyli są finanse, jest zdrowie i myślę, że tu jest na wadze, to jest taka równowaga, bo to równie ważne tematy, no i są relacje. Te relacje. Tutaj jest małżeństwo, relacje, myślę, że widzę, że dobrze jest. Pogadamy dzisiaj o zdrowiu. Przed chwilą mówiłeś, że chcielibyśmy mieć wszystko bez silnej woli. Nie? Jak to zrobić? I właśnie, czym się zajmujecie? Może najpierw tak, bo jesteście u nas pierwszy raz, jesteście dwójką ludzi, którzy nie tylko prowadzą kanał, ale pomagają znanym osobom, prowadząc ich do takiego, bym powiedział, wersji 2.0. Bo rodzimy się w jakichś społecznościach, w rodzinie, która nam wtłacza jakiś program, który być może oni przerobili, no i często mówimy, tak mamy żyć, no bo nam tak powiedziała mama, brat, babcia, no i często tak żyjemy. Ale można, podobno, pokazaliście to na swoim przykładzie, zrobić wersję 2.0 swojego organizmu. Tak, to ja może zacznę. Generalnie to, w jaki sposób działamy, no to słyniemy z tego, że my wszystko procesujemy. Ludzie lubią procesy, jeżeli ich nie wiedzą, to powinni polubić, bo w związku z tym proces zawsze czymś, do czego możemy się odnieść i my po prostu z człowieka uczyniamy proces. No i jak zajrzysz zawsze w jego wyniki badań i spojrzysz i widzisz, tam na przykład zbyt niskie ma trójglicerydy albo zbyt wysokie ma jakieś problemy, czyli on odpowiada za to, na przykład, że ma problemy z trawieniem, wchłanianiem, z cukrami, z insuliną, w związku z tym jest senny, zmęczony, ma biały nalot na języku, nie? I tak dalej. Drodzy widzowie i słuchacze, Wiktoria i Sylwester Kłos, zostańcie z nami do końca, mamy dla was niespodziankę. Link w opisie. Dalej. Czyli zaczyna się od zrobienia wyników, zrobienia badań, tak? Krwi? Tak, zawsze jest brief, są badanka, wtedy my tworzymy wtedy cały ten proces na niego, czyli jaka jest strategia, tworzymy na niego proces i to procesujemy, no i tak budujemy twoją wersję 2.0. W związku z tym my oczywiście też u siebie ją budowaliśmy, czyli mieliśmy sytuację taką, gdzie robiliśmy, co robiliśmy już od bardzo dawna, no bo akurat wywiązywało się z tym, że Wiktoria miała solidny fundament zbudowany, a ja z kolei miałem własne duże problemy zdrowotne, gdzie po prostu otrzymywałem na zasadzie wyroku, że no, będziesz ślepy w ciągu 5 lat, po prostu nie będziesz widział, więc no, no, trudno, nic się nie da zrobić, jedynie co możemy robić, to podawać sterydy, nie? No i było widać, że te sterydy też nie działają, więc w związku z tym coraz więcej odbijaliśmy się od różnych gabinetów i oczywiście w dwójkę z tym w tym zakresie walczyliśmy i pomimo tego, że oczywiście pomagaliśmy mi i sobie na lepsze samopoczucie, lepsze funkcjonowanie, celem tego, żeby po prostu było więcej energii, żeby tak często się nie siało słodycze, one w końcu zabijają i tak dalej, żeby nie było tego białego nalotu na języku, no to chcieliśmy po prostu doprowadzić do tej sytuacji, gdzie będziemy czuli się lepiej. No i minęło już 12 lat, ślepy nie jestem, więc jak się okazało, to się da zrobić, tylko wszystko trzeba właśnie procesować, budować to trochę te procesy i podkładać pod człowieka i do niego dostosowywać. Więc ten proces właśnie wygląda tak, jak powiedziałeś, czyli jest brief, są badanka, my te badanka rozbijamy i tworzymy wtedy tę daną wersję 2.0, bo chciałbym, żeby to zostało zrozumiane, że to nie jest tak, że okej, rozwiążemy problemy, już przestaniesz być cenny i koniec, tylko dopiero wtedy zaczynamy budowę. Czyli do budowy tego, co ma nastąpić, czyli budowę właśnie energii, lepszego samopoczucia, żebyś miał po prostu lepsze funkcjonowanie ze swoim własnym stresem, no bo on nie odejdzie, ale będziesz na niego lepiej reagował, będziesz szybciej podejmował decyzje, masz w związku z tym lepiej się trochę kreować, szybciej funkcjonować i łatwiej trzymać własne emocje na wodzy. Nie? Tak będę podsumował w jakiejś pigułce. Chcesz coś dodać? Tak, że bierzemy pod uwagę cały organizm, czyli jako suma tak naprawdę procesów, które występują w organizmie i odnosząc się do wyników badań, jesteśmy w stanie ułożyć plan na człowieka, strategię, zajmując się kolejno rzeczami, które nie działają, tak? Lub których pacjent wcześniej nie mógł rozwiązać za pomocą tradycyjnych rozwiązań, czy to odwiedzając często gabinety, czy lecząc się właśnie gdzieś na własną rękę, czy szukając rozwiązań na własną rękę. W 2018 roku jeszcze mieliśmy taką sytuację, gdzie byliśmy już kompletnie wypaleni zawodowo. Po prostu mieliśmy ogromną niechęć, to dzisiaj coraz więcej ludzi dotyka, gdzie walczą po prostu jeden na jeden z drugim człowiekiem, czyli przyjmują na klatę i na głowę ich problemy. W związku z tym jest to po prostu mega trudne to wytrzymać, szczególnie, że natężenie jest coraz większe. To jest z dnia na dzień, dlatego coraz więcej jest lekarzy, a masz tutaj całkiem ciekawych gości, których przy okazji pozdrawiamy. Więc
po prostu dochodzi do tego, że oni naprawdę piją, że naprawdę korzystają z używek, że są po prostu uzależnieni, że sobie z tym wszystkim nie radzą. I my widzieliśmy w tym 2018 roku, że my musimy jeszcze lepiej nad tym popracować i po prostu jeszcze bardziej wpłynąć na te procesy, co ma być dalej, jak to ma wyglądać horyzontalnie, że to nie jest tak, że to jest 2-3 miesiące i koniec, tylko najpierw rozbijemy z tymi badaniami na przykład właśnie jeden punkt, ty przestaniesz być już zmęczony, będziesz się lepiej czuł, będziesz mieć więcej energii, potem przejdziemy do kolejnego punktu, w związku z tym to wpłynie na twój stres, przejdziemy do następnego, więc wpłynie też na to, jak ty się zachowujesz, jak wstajesz, jak się budzisz, co ty robisz wieczorem, czy masz te napady głodu o godzinie 17-20, nie? To jest znane, wiesz, przychodzisz cały wypalony po całym dniu roboty, nagle pach, jeden, dobra, mogę zjeść jeszcze, nie? Jeszcze jeden, nie? Teraz coś kwaśnego, coś słodkiego, jeszcze lecimy. Więc silna gdzieś... wola do 17, tak zwana. A później lecimy, nie? A później jeszcze browarek, nie? Jeden telewizor, a jeszcze może jednego, nie? Tam może coś mocniejszego. Szalenie ważny temat. Jest tu przerwa? Przecinek? Mogę? Jakby, bo fajne rzeczy mówicie. Ja sam słucham z otwartymi oczami, tak to trzeba powiedzieć. Bo to zdrowie pojawiło się na moim kanale, w moim życiu, nie powiem, że przez przypadek, ale świadomie, bo często dostaję to pytanie, w co inwestujesz, Kuszu, nie? Mówisz tam o złocie, coś. Jasne. Ja mówię, tak, ale zostawmy ten temat, bo zdrowie jest ważniejsze. Bo jeśli nie będziesz miał zdrowia, świadomości, wyspania się, dobrych relacji, to wszystko się razem łączy i to jest tylko zdrowie, to nie będziesz tych decyzji inwestycyjnych podejmował świadomie. Więc ja również na to zwróciłem ogromną rolę. Dlatego ci ludzie są na kanale, dlatego poradnik zdrowia, dlatego też wy, bo wcześniej bym nie zwrócił nawet na was uwagi, bym powiedział, no po co zdrowie na kanale inwestycyjnym, my tu o gospodarce, rozmawiamy tak o wojnie, geopolityce i o kryptowalutach, to jest najważniejsze, więc to jest mega, mega ważne, szczególnie gdzie mamy znowu wysoką inflację, gdzie mamy różne problemy związane też z finansami i wielu przedsiębiorców zasuwa jak te trybiki i oni mają nawet sukcesy. No przecież znacie przedsiębiorców skutecznych, którzy zarabiają kasę, nie tylko są skuteczni, ale mają przy okazji kasę, bo to nie zawsze idzie w parze. I oni wracają do domu, nie? I to jest, myślę, że ważne pytanie. Też dla mnie, ja często pytam i też nie ukrywam, że każdy ma coś do poprawy. Więc jak przedsiębiorca, który jest skuteczny w biurze, w korporacji, w firmie, wiesz, zarządza ludźmi, sprzedaje, wszystko jest dobrze, wraca do domu, jak na tym małym poletku on ma sobie tam poradzić? No bo tam jednak nie jest firma, tam jest dom, tam jest gospodarstwo, tam są dzieci, relacje z żoną. Jak on tam właśnie w tej lodówce, przy tym telewizorze, dalej ma to wszystko trzymać, nie? Dalej ma pilnować tego i powiedzieć, kurczę, no mi się już należy, przecież już tam zarobiłem, to tu już sobie mogę popuścić. I potem te problemy zdrowotne tam w domu, można powiedzieć, się nabudowują. No, to jest pytanie ważne. Zostawiam je na stole. To co, rozwijemy to może na 3 punkty, dobra? Weźmiemy sobie... W 3 punktach. Pierwszy punkt to będzie typowy biznes, czyli tego, że ktoś chce robić jakąś karierę, czy ona jest na etacie prywatną, zawodową, czy mówiąc krótko, chce, żeby jego firma tam w jakiś sposób rosła. Więc dużo z siebie będzie dawał i będzie dawał więcej niż inni, nie? Bo będzie miał dużo na głowie, więc po prostu będzie mocno rozjechany i zmęczony. Jeżeli będzie używał narzędzi, jednym z tych narzędzi jest dbanie o siebie, czyli wiemy, że za 70% sukcesu odpowiada dieta. Co to znaczy dbanie o siebie? No właśnie, bo to jest zbyt ogólne, nie? Zaraz 70% sukcesu to jest dieta. Teraz jakieś tam 5-10% to będą suplementy, jak będą dobrze dostosowane do wyników badań. I w tym wszystkim oczywiście będzie jeszcze dbanie o emocje, oddychanie przeponowe, dbanie o ten oddech, aktywność fizyczna. Sen to kolejny trzeci filar, który też już jeden gość tutaj o tym opowiadał i swoją drogą bardzo dobrze. I jak wykorzystamy narzędzie, jakim właśnie będzie dbanie o zdrowie, to jest to na razie ogólne, to będzie też trzeci, czyli tego, żeby w ciągu 5, 7, 8, 10 lat w tej swojej karierze po prostu mocno się nie zmęczył i nie dojdzie do takiej sytuacji, że mi się już nie chce i ja bym chciał, żeby się już robiło, nie? Samo się nic nie robi, nigdy się nie będzie robiło. To Mariusz Pudzianowski kiedyś powiedział. No, akurat to są dobre słowa. Tak, to jest pracuj. W związku z tym dobrze by było właśnie wykorzystywać te elementy i po prostu nie chodzi o to, żeby teraz było zawsze na 100%, żeby zawsze był reżim i nie wiadomo co, ale ten punkt po prostu bardzo będzie wpływał na to, czy psychika, mental, cała tożsamość zostanie i czy faktycznie będziesz miał drive do tego, żeby dokończyć potem robotę i po prostu potem pójść dalej, nie? Nawet celem tego, żeby pomagać innym, no bo jeżeli budujesz coś, tak jak ty, budujesz organizację i tak jak my budujemy organizację, jakieś elementy, po prostu dzięki temu możemy pomóc większej ilości ludzi. Dlatego to wpływa. Więc po prostu ja uważam, że trzeba do tego podchodzić świadomościowo w taki sposób, żeby tym punktem numer 2 było tak, że dobra, dbamy o siebie, czyli staramy się dobrze jeść, czy to będzie dieta low carb, czy będzie keto, czy nawet ktoś ma dużo intensywności, będzie na wysokich węglach po prostu. To są u ciebie znane pojęcia, więc specjalnie się nad nimi nie skupiam. Czy będzie nawet na wysokim jakimś high carbie. Będzie po prostu robił wyniki badań, będzie o tym pamiętał, dodatkowo będzie po prostu dbał raz o podstawy, a dwa potem będzie rozszerzał w wynikach badań o wersję bardziej zaawansowaną.
no to cóż, no to po prostu będzie mu dopisywało siła i mental ku temu, żeby dalej robić biznes, nie? No bo jeżeli on jednak nie będzie o te rzeczy dbał, no to szybko wygaśnie, spadnie motywacja, przejdzie do trudności ze snem, z niepokojem, złym samopoczuciem, do zmęczenia, wycieńczenia, więc zaraz szybko będzie siwiał, brzuchu rośnie, nie? Jak tak słucham, a to dopiero początek, to myślę, że trzeba powiedzieć, tak jak w inwestowaniu, że to jest jednak maraton. Oczywiście. Wielu ludzi przecież dzisiaj w tym świecie szybkich randek, szybkiego jedzenia, szybkich aplikacji do przewozów i wszystkiego szybkiego. No, kupmy szybkie bilety, szybkie wakacje, jutro lecę i tak dalej. Można powiedzieć, że bez planu nawet, nie? Że ktoś mówi, o jest taniej, bo ja jutro lecę na wakacje. W sumie jeszcze dzisiaj tego nie widziałem, ale i tych przykładów tego życia szybkiego, przyzwyczajania nas, że wszystko jest takie szybkie, takie fast, takie na aplikację, na kliknięcie, to nam się też wydaje, że właśnie taka zmiana, o której tutaj dzisiaj mówicie, też może być szybka. A ja widzę, patrząc na was i słuchając wnikliwie, gdzie ty mówisz 5-7 lat zmiana, że to nie jest dla wszystkich. Bo część już to odrzuci i powie, ile? 5-7 lat? Ja nie mam tyle czasu. Ja chciałbym szybko zmienić moje zdrowie. Więc pytanie, czy każdy może to zrobić? Myślę, że to jest pytanie retoryczne, tak jak w biznesie, gdzie ja też już wielokrotnie powiedziałem, że nie każdy powinien być przedsiębiorcą. Niektórzy mnie pytają, jak mam być? Mam już 40 lat, a jeszcze nie założyłem firmy. Ja mówię, no to nie zakładaj, nie? Skoro tyle lat zmarnowałeś i być może dobrze ci tam, gdzie jesteś, bo tam może jesteś tą odpowiednią osobą. To pytanie, czy da się powiedzieć, kto może zmienić siebie i zrobić tą wersję 2.0, czy wy, nie wiem, jak ktoś do was przychodzi, komu chcecie pomóc, da się to powiedzieć, że ty zrobisz, a tamten nie zrobi? Jak to jest? Czy ja zrobię na przykład zmianę? Nie pytam o mnie, ale wiesz, widzicie gościa tak. I mówicie tak, widać ci po oczach, widać, wiesz, po gestykulacji, po charyzmie, czy to jest za mało, czy trzeba zrobić wyniki badań, później mu dać jakiś okres czasoprzestrzeni i zobaczyć, czy on to dopilnowuje? Koniecznie. Czy to jest dla każdego? Koniecznie. To jest dla każdego. To brzmi górnolotnie trochę. Tak. Ale to jest dla każdego z tego względu, że jak przychodzisz do lekarza, to on cię może uczyć na lekarza, ale prawdopodobnie nie taki jest zamiar i nie po to to jest, tylko prawdopodobnie przychodzisz do niego po to, żeby się dowiedzieć, żeby on ci pomógł rozwiązać problem. W związku z tym, że on to tak będzie kierował, no to on musi spojrzeć na tego człowieka, na przykład na ciebie, i patrzy i mówi, jak bardzo jesteś świadomy. Co już faktycznie wiesz, gdzie jesteś, nie? Na jakim ty jesteś etapie. Jeżeli ty jesteś naprawdę bardzo daleko, no to trzeba to ocenić, czy ty chcesz wiedzieć w ogóle. Bo ty może nawet nie chcesz wiedzieć pewnych elementów, które następują, bo nie jesteś na nie gotowy. I w związku z tym jest ten punkt pierwszy, czyli to jest świadomość. I po prostu od tego elementu, jeżeli ktoś powie coś komuś za dużo, a ktoś nie jest na to gotowy, to nie będzie go w stanie wprowadzić dalej, bo ten mu powie, że to nie jest dla mnie. Taki moment startowy. Jakie pasożyty, człowieku, nie? O co chodzi? To w piaskownicy chyba. Tak. Jakie grzyby, jaki biały nalot na języku. Nie? Więc czyli też ta otwartość musi być. Tak jest. Więc świadomość najpierw był pierwszy do budowania i po prostu, żeby dobrze to faktycznie złapać, to widać po objawach po człowieku, potem faktycznie po briefie i po badaniach, więc ta praca, ten core jakby całego do funkcjonowania, on zawsze po prostu działa. Trzeba wychwycać po prostu takie elementy. Ja przejdę sobie do jakiejś jednej historii, gdzie był sobie Paweł, nie? Bo teraz już z tego wyszedł. I Paweł mówi, że no trzyma się wszystko na 100%, nie? Po prostu, wiesz, na tip-top, ale to właśnie jest to, do 18. I potem idzie na steka, który ma 800 gram, nie? No ten żołądeczek nie pomieści, wiesz, steka 800 gram plus warzywka, zaraz sosy, jakieś pierdoły, a potem jeszcze właśnie dohaczysz piwo, czy dołożysz jakieś słodycze, bądź deserek, czy owoce i po prostu, no tak, w ten sposób on będzie odbijał sobie ciężary całego dnia, w ten sposób będą problemy z dopaminą i z tego tytułu będą wynikały właśnie problemy choćby z tym wspomnianym zapałem, z tym zaburzeniem motywacji. Ale to jest dobra historia do chwilki pauzy i zapytania, no to jak sobie z tym poradzić, nie? Bo jeśli tak. Paweł czy kto inny z tej historii czy innej trzyma ten reżim przez kilkanaście godzin, a później wieczorem jednak popuszcza, to dlaczego on popuszcza? Albo czego mu brakuje, czego brakuje innym ludziom, którzy nie umieją sobie z tym poradzić? Czy to jest ich problem i właśnie brak silnej woli, czy brakuje jakiegoś elementu, czy organizm gdzieś tam, wiesz, wyłączył jakiś enzym, który sprawia, że jest bardzo trudno i dlatego oni to robią. Może ja pytam jako ja, bo momentów takich słabszych, gdzie jednak sobie coś tam jeszcze skubnę, jakąś czekoladkę, mam. Nie będę mówił, że nie, że mam wszystko na tip-top, bo nie mam, ale wiem, że metodą małych kroków i mówię, dobra, tak. To sobie zjadłem, ale zjem sobie następnym razem, ale mniejszym, albo lepszą jakościowo, tak? Jakby sobie trochę racjonalizuję, ale jednak ta skala jest mniejsza, więc pytam dla wszystkich, którzy mieli te słabe momenty i będą mieć, co tutaj u Pawła nie zagrało? Kilka punktów. Jeżeli jesteśmy cały czas podpięci do prądu przez cały dzień i potem kończysz i jest
odpięcie od tego prądu, to po prostu jesteś bardzo głodny. Więc jeżeli zadbamy o takie wszystkie elementy totalnie podstawowe, jak odpowiednie oczywiście nawadnienie, herbatki w ciągu dnia na parę, możemy odbudowywać nasz poziom dopaminy choćby za pomocą tego, żebyśmy my cały czas tonowali tego, żeby układ pokarmowy dobrze pracował, żeby wpływało na te wszystkie kwestie, to co opowiadam, czyli żeby był rumianek, żeby były te ciepłe napary, tak jak na przykład możemy sobie zrobić imbir z cytryną i tak dalej. I wtedy dopiero od tego wszystkiego, kiedy my dbamy o to rano, to wtedy wrzucamy sobie śniadanie, dwa posiłki jakieś białkowe, które będziemy mieli. Mogą być białkowo-tłuszczowe, mogą być białkowo-węglowodanowe, zależy jak pójdziemy, bo my akurat będziemy większymi fanami low carbu, czyli tam, gdzie po prostu będzie większa ilość owoców. I oczywiście, tak jak powiedziałem, kwestie suplementacyjne, czy my tutaj poruszymy takie rzeczy, bo na przykład świetnym suplementem jest L-teanina, tylko rzadko poruszana, bo na przykład niskociśnieniowce nie mogą, ale ona bardzo dobrze działa, choćby z kawą, jako stak, kofeina, teanina, nie wiem, czy znasz. Mhm. No, to jest fajne, bardzo dobrze działa i funkcjonuje tak samo jak Lion Mane. No i oczywiście mogą być jeszcze inne rzeczy, ale tu uczymy się od podstawy, nie? Wszystkie witaminy, tak. Witaminy z grupy B, witaminy D, probiotyki, wpłynąć na o to, żeby oczywiście też był magnez. I jak już to będziemy mieli, to potem następne. Znowu, oddychanie przeponowe. To są bardzo proste rzeczy, nie? Że oddychaj 5 razy po minucie w ciągu dnia przeponowo. 10 sekund wstrzymujesz, 10 sekund wypuszczasz. Po prostu zupełnie będzie inaczej, będzie ci łatwiej. Mogą być, nie muszą, zimne kąpiele, zimne prysznice, też fajnie wpływają na lepsze samopoczucie, na po prostu większe energii. Te wszystkie małe rzeczy składowo razem wpływają na to, że potem po prostu zdecydowanie nam to zejdzie. Natomiast chcielibyśmy, żeby wpływać na te parametry, każdy po kolei, że to jest tak, że ja to poruszam akurat dopaminę i to jest jeden tylko i wyłącznie aspekt, a one są związane ze wszystkimi, od tego, co się dzieje i w jelitach, i dopiero potem w neuroprzekaźnikach, więc to też nie jest tak, że okej, tylko i wyłącznie walimy w jedno, tylko musimy poruszyć te wszystkie elementy, nie? Więc jakby trzeba od porannej rutyny po wieczorną rutynę, żeby raczej nie siedzieć, a skupić się na wstawaniu, czyli wiesz, żeby po 20, jak to często ludzie robią, się przy komputerach, pracują w tym czasie i tak dalej, to ściągać to po prostu na dół, bo lepiej jest pracować od rana niż wieczorem, to jest kolejny aspekt, bo po prostu niebieskie światło zabija, też miałeś fajnego gościa swoją drogą, więc możecie sobie ustawić w swoich telefonach night shift i tak samo na komputerach też night shift. Jeżeli nie macie night shift, to pewnie możecie ściągnąć aplikację choćby Flux, a także oczywiście poustawiać kolory, czyli filtry barwne na to, żeby one były czerwone, niebieskie i po prostu cały czas to zbijać. No jeżeli macie, tak jak my mieliśmy kiedyś w naszej łazience, LEDy. Nie? Tak, bardzo modne w polskich domach. LEDy. I one jarają strasznie głowę i sposób myślenia, no to momentalnie po latach po prostu się robi coraz trudniejsze i siada nam ten poziom koncentracji i skupienia, no to warto zrobić po prostu żarówki dwupomarańczowe. To jest kolejny aspekt. Plus myślę, że warto dodać kwestię ośrodka nagrody, nie? Czyli dlaczego my się chcemy nagradzać tą czekoladą? Czy to jest nasze największe marzenie, żeby po całym dniu zjeść kawałek przyjemnej, słodkiej rzeczy, że musimy się łapać na tym i jeżeli chcemy to zmienić, musimy w to miejsce tej czekolady dać coś innego, co wywoła w nas podobny efekt, nie? Czyli jeżeli kiedyś być może super dla nas było trenowanie, być może kiedyś super dla nas było realizowanie innego hobby, być może super byłoby zrobić coś innego, no to musimy w mózgu też nową ścieżkę wydeptać, jeżeli chodzi o przyjemności, bo jeżeli będziemy podążać starymi schematami, to nigdy się nie wyplączemy z problemu, z sieci, w jakiej tkwimy. Dodałbym jeszcze tego, że półtorej godzinki dziennie na świeżym powietrzu, to dzisiaj jest praktycznie mission impossible dla niektórych i tego nie realizują, natomiast... Nie ma czasu. Świeże powietrze wybacza dużo, nie? Naprawdę działa dobrze i wybacza dużo, tonuje też emocje i pozytywnie wpływa w ogóle na cały układ i neurologiczny, i też jelitowy, no bo oni lubią ruch, to dużo ukrywać, to jest tajemnica, dlatego najczęściej biegacze nie mają problemów, nie? Szybko się wszystko dzieje, tak? Tak, więc oczywiście można powiedzieć coś, czego ktoś nie będzie chciał robić, czyli mówię, iść na dwór wieczorem i nie będziesz tych orzeszków podjadał o godzinie 21 czy 22 przed telewizorem i to jest jedna sprawa, ale zaczyna się wszystko od podstaw i potem po prostu zbudowanie tego to jest istotny element. I oczywiście można wpłynąć takie elementy jeszcze jak, żebyśmy poruszyli sobie, że jeżeli zaraz się zapominać różnych elementów, nie? Coraz gorzej funkcjonuje twoje trawienie, coraz bardziej wpływa na irytację czy drażliwość, to po prostu zrób sobie challenge. Weź na miesiąc czasu, nie słuchaj muzyki w samochodzie. Skup się po prostu na drodze, nie? Na swoich myślach. Daj pozwól. Ciszy. Ciszy, tak? No, żeby całkowicie je stanować. To oczywiście, to się może nie uda w 100%. Natomiast ogólnie celem edukacji jest działanie, nie? Mhm. To jest ważne. Nie sama edukacja, ale działanie tej edukacji to
jest najważniejszy punkt. Więc jeżeli mamy problem właśnie z zapominaniem, no to wyciszanie radia, podcastów, szczególnie wieczorem i tak dalej, że jak już to prędzej rano, żeby sobie znaleźć na to po prostu czas. Wiesz, no jeżeli zrobisz, jeżeli słuchasz na przykład 3-5 lat non stop i zrobisz sobie miesiąc przerwy, to nic ci nie ucieknie, tylko i wyłącznie się zregenerujesz, nie? Więc to po prostu wpłynie pozytywnie. Tak, plus ilu z nas ma ten odruch, że jak wsiadamy do samochodu, to musimy coś włączyć, nie? Musimy się edukować, musimy więcej. Nie, ty nie musisz więcej słuchać, edukować się. Ty musisz dzisiaj zacząć robić to, czego się dowiedziałeś, nie? Czyli wyrzuć z telefonu wszystkie rolki, zdjęcia i różne rzeczy, które sobie pozapisywałeś, te screeny przepisów, a zacznij od zwykłej wody, tak? Ludzie nie piją wody. Marzą o tym, żeby robić, wiesz, jakieś domowe wypieki, cudawianki, zbierają różnego rodzaju informacje o zdrowiu, a nie ruszają się, nie piją, nie uprawiają aktywności fizycznej, czyli nawet zwykłych mięśni się nie porusza, tak? Bo tu winda, tutaj samochód, tutaj cały dzień na krześle, więc zacznijmy od podstaw. Organizm doceni tak naprawdę każdy procent, który zainwestujemy w kwestie zdrowotne, nie? Czyli to nie jest jak z ratami, że 0% to jest super. Bardziej tutaj jak z wypłatą, czyli im więcej włożymy działań związanych z tym, żeby to zdrowie dopieścić, ten organizm tak naprawdę wsłuchać się w niego i zainwestować ten czas w to, żeby go regenerować, tym też więcej możemy oczekiwać, nie? Czyli przygotowywać się na te intensywniejsze okresy w pracy, na te intensywniejsze okresy, jeżeli chodzi o naukę, czy nawet gdzieś tutaj projekty, nie? Czyli im więcej inwestujemy, tym więcej możemy oczekiwać. Im mniejsza inwestycja względem zdrowia, tym szybciej się wypalimy, skończymy, zmęczymy, czy wypadniemy z toru, po prostu. Ale fajnie, że słuchałem chwilę bez przerwy, że mówiliście o prostych rzeczach, bo często oglądając odcinki, nawet nasze, ja czasami jestem taki kontrowersyjny, uwaga, kontrowersyjny Kuszuj mówi, wyłącz teraz, nie oglądaj tego, nie lajkuj, nie komentuj, tylko wyłącz i zastanów się, ile wdrożyłeś z kanału Kusza rzeczy. Tak. Bo ja to mówię, nie chodzi o to, żebyście to oglądali, tylko żebyście poprawili swoje zdrowie, swoje finanse. Dzisiaj mówimy o zdrowiu i świetnie, Wiktoria, że powiedziałaś właśnie, że nie więcej rolek, nie więcej tych wszystkich rzeczy, tylko zadaj sobie pytanie, czy pijesz wodę, tak? Prosta rzecz. Czy w samochodzie jest cisza? Nagle organizm usłyszysz albo usłyszysz, że auto jedzie. Niektórzy wsiadają i mówią, ja też tak mówię jeszcze, aczkolwiek dzisiaj całą prawie trasę dzwoniłem, chciałem porozmawiać z ludźmi i to też jest jakaś wymówka, ale to mam do przepracowania na pewno, że radia nie słucham lat wiele, ale słucham znowu podcastów, bo wydaje mi się, że coś ucieknie, że tyle wyprodukowano, to ja chociaż trochę z nich muszę posłuchać i wieczorem również. Wracam sobie słuchawki, gdzieś chodzę po domu, jeszcze to jest coś, co do poprawy. Znowu, nigdy nie będzie idealnie, ale wiem, że żarówka jest, że jest woda, że jest coś, więc nawet ja, nawet myślę, że Sylwester, gdybyśmy porozmawiali, Wiktoria, to każdy z nas czegoś się nauczy od drugiej osoby. I ważne, że to były takie proste rzeczy, bo często my pytamy, a co ja mogę wdrożyć? To jest takie trudne, nie? Że taką książkę muszę przeczytać. No nie, prostą rzecz. Zacznij od tej wody, zacznij od spaceru, Lita to lubią. Tak, to ja dorzucę właśnie z tymi książkami, że możemy wykorzystać technikę, którą na przykład ja realizuję, czyli czytamy książkę, wróć, przeczytamy stronę. Sylwester długo czyta książki, bo on wdraża. Tak, on wiesz, wdraża, dlaczego? No. Tak, na przykład czytamy, ja tak będę robił też oczywiście z tobą, czyli na przykład przeczytam stronę, czegoś się dowiem, ja wdrożę, dopiero wrócę do książki. Nie robię czegoś takiego, że dowiem się czegoś i teraz, o fajnie, idę dalej, tylko za to zostawiam, wdrażam i dopiero idę dalej. Więc tak samo bym zrobił tym razem. I dorzuciłbym po prostu do tego całego elementu, o którym powiedzieliśmy, no bo wiesz, cała nagroda, czyli uzależnienie mimo wszystko wieczorem, że sobie coś robimy, czy lecimy jakąś bułeczkę w Subwayu, czy coś tego typu na koniec, to tak samo jest, jak sobie coś wynagradzamy, czyli dobra, mam zdrowy posiłek, dorzucę do niego ketchup, nie? Oczywiście zależy jaki ketchup, jak on tam będzie wyglądał, ale będziemy go pchali, no to jest cały czas podbijanie dopaminy, czyli po prostu dobre jedzenie, smaczne mówiąc krótko, jak sobie my je powodujemy, że ono jest jeszcze smaczniejsze, no to on wzrasta dopamina o 50% i wtedy jesteśmy uzależnieni od tych skoków cały czas, nie? To się robi problem, więc musztarda, ketchupik, wiesz, dorzucisz coś małego, nie? To fast foody wykorzystują, no tak, bo nie ma fast fooda bez sosu. Tak, no to są te problemy chrupiące, boczek dojeczniczy musi być, nie? No jest świetny, oczywiście, że jest smaczny, ja tego absolutnie nie neguję, bo ja te wszystkie problemy też oczywiście robiłem, bo mam taką historię, gdzie mieliśmy jeszcze cateringi lokal z burgerami, to były najlepsze burgery świata, słuchaj, mieliśmy... To twój lokal? Tak, to już nie, już teraz nie, ale był tak? Nie? Okay. Mieliśmy mięso ze starannie selekcjonowanego byka, słuchaj, ale to było w takim miejscu, że po prostu do końca świata, nie? Naprawdę nie przyjechałbyś. No i
jeszcze tych rzeczy tak typowo neurologicznych, dopaminowych, jeszcze takie stopnie nie ogarnialiśmy i było tak, że po prostu był piątek, wiesz, standardowo, nie? No to dobra, lokal, to teraz impreza, wchodziłem tylko do lokalu, miałem od razu, mówię, trzy dania, wyżeberka, potem ciasto, na końcu lody, nie? I po prostu taka góra jedzenia, kosmos padał. No i potem się człowiek zastanawia, że wiesz, raz, że tyje oczywiście, a dwa, że się rozpada i coraz gorzej się czuje, czyli coraz gorsze są poczucie, a to wystarczy naprawdę proste mechanizmy, wpadasz, no, bierz od razu wodę, zamówisz od razu herbatę, czy nawet jakiś napar, weź jedno danie z białkiem, emocje się stonują, od razu momentalnie ci odechce z trochę innych rzeczy, właśnie pooddychasz tak, jak ty teraz wziąłeś głęboki oddech przeponą. Ale też... mogę, ale mogę, bo ostatnio tak. Byłem na operacji właśnie i się dowiedziałem od lekarza, który mi robił operację, że jak ty, kuszu, oddychałeś całe życie, skoro ty to miałeś po prostu ten mały taki prześwit, w sensie, tak jakoś się to nazywało, że ty wreszcie pierwszy raz w życiu będziesz normalnie oddychał. Taką dostałem informację, więc dziękuję za to, przez, można powiedzieć, przypadek tam się znalazłem. I dzisiaj, jak ja robię ten wdech, to ja czuję, jakby moje ciało się pompowało jak balon. Wcześniej robiłem przecież takie wdechy, ale nie miałem takiej ilości tlenu, więc to jest bardzo ważne, co powiedziałeś. Tak, to wszyscy, którzy, wiesz, coś mają związanego właśnie z finansami, z giełdą, tam są duże emocje, jakieś krypto, czy inne elementy, które atakują, jak hazard, jakaś bukmacherka i tak dalej, no to powstaje bardzo proste pytanie, czy oni mogą długodystansowo odnieść sukces, no bo to jest iść na skróty i to jest krótkofalowa akcja, no chyba, że tam po prostu kupiłeś bitka i trzymasz, nie? No to spoko, nie? Kupiłeś? Tak, kiedyś kupiłem i trzymam. I trzymasz. I po prostu sobie trzymam. Okay, no to... Oczywiście kilka razy już na przestrzeni lat były sytuacje, gdzie mówię do Wiktorii, sprzedajemy, nie? A Wiktoria zawsze chodzi na kalkulację, mówi, trzymaj, nie ma czego sprzedawać, nie? Na razie tam jeszcze nic nie ma. Nie? Tak, bardziej na zasadzie niech sobie jest i pracuje, a my się zajmijmy pracą z ludźmi i na tym się skupmy, tak jakby tego nie było bardziej. Ale powiem wam coś, co was teraz zaskoczy, bo tu żadnego pytania nie będzie, to będzie takie stwierdzenie. Jak tak obserwuję was od, nie wiem, 20 minut, nie mamy zegarka, nie wiem, dobrze się rozmawia, że część osób może powiedzieć, kurczę, jacy idealni, co oni się tacy urodzili? I tak zapytam, nie? No pod włos, no, jak to zrobić, jak pracować, żeby, no gdzie wy byliście? Może wróćcie na chwilę do tych momentów, gdzie pewnie każdy z was sobie odpowiedział, że nie chcę tu być, chcę zmiany, no bo idealnie się nie urodziliście, każdy z was jest z jakichś środowisk, mieliście złe nawyki, no bo przecież o tym mówicie, że chcieliście zmieniać. Jak to jest, że jesteście dzisiaj tacy i mówicie, że to jest takie proste? No bo to nie jest takie proste, więc trochę historii chciałbym na pewno, chociaż po dwa zdania. To ja zacznę? Tak, zacznij. To wiązało się z tym, że akurat my wywodzimy się z ogromnej biedy i u mnie była sytuacja taka, że po prostu mama została sama z dziećmi, u ciebie zresztą też, no i było tak, że po prostu musiałaś do pracy, żeby w jakiś sposób to utrzymać, więc pamiętam tą pracę jakąś za 3 złote i tak dalej i tego, że po prostu w ogóle jej nie widywałem, no bo tylko widziałem, że żona śpi, a ona widziała potem, jak ja śpię, ona akurat wychodziła wcześniej rano. I no, to się z tym wiązało, więc to wywiązywało też różnego rodzaju problemy, że w pewien sposób jedliśmy. Ja jak miałem 12 lat, no to sprzedawałem swoje rzeczy, żeby w domu był chleb, czy żeby była szynka w ogóle, nie? Żeby było to na chleb płoć. Okej, ale jakby zawsze myślałem sobie o tym, zawsze chodziłem i marzyłem o tym, że kiedyś będę pomagał ludziom właśnie takim, żeby nie dochodzili do tego typu sytuacji i w jaki sposób to wykorzystywać. Ja nie wiedziałem jeszcze na tamtym oczywiście momencie, że będzie tak, że ja będę dbał o ich zdrowie, a to będzie się przykładało do tego, żeby oni mogli zarabiać. Tak? Ja nie wiedziałem, że to tak będzie wyglądało. No, u Wiktorii to też historia chyba dosyć jest prosta i nierówne podłogi, nierówne sufity i tak dalej, więc można było o tym wspominać. I teraz chciałem przejść do tego, jak my się już spotkaliśmy i leżeliśmy sobie na łóżeczku 80-centymetrowym i po prostu cieszyliśmy się z tego, że się mamy i z niczego więcej i planowaliśmy sobie tego, czy jesteśmy gotowi na to, żeby podjąć tę drogę, którą chcemy zrobić. I po prostu zawsze uważam, że ta droga wygląda następująco. Ona nie jest łatwa. Tak, ona nie jest łatwa. Jak z tą przedsiębiorczością, nie? Tak. Ja to pozwolę sobie trochę ją narysować. Byś misję malował waszą? Tak, że w sensie odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie, jak byliśmy w tym miejscu, czyli tak jak powiedziałeś też swoją drogą, czyli nawet nie w piwnicy, tylko pod piwnicą. Tylko pod piwnicą i tam po prostu trzeba było tunel przekopać. Swoją drogą nasze pierwsze, nasz
pierwszym gabinet był w piwnicy, bo prawda, nie? Naprawdę, nie? Właśnie. Ale dużo pacjentów z polecenia, więc nikt się nie przejmował. Nikt tam nic nigdy nie powiedział, nie? Okay, w piwnicy siedzą, dobra. A wiesz, to było 10 lat temu, nie? Więc to zupełnie inna sytuacja, natomiast, czy tam jakby około tego 9, tak? Tak. Natomiast i po prostu my sobie odpowiedzieliśmy na to pytanie, że to się da zrobić i będą kryzysy w tych miejscach i naprawdę będzie ciężko. Natomiast jeżeli my sobie ustalimy kilka punktów, czyli punkt pierwszy, że jesteśmy parą i to jest sprawa jedna. Sprawa druga, że jesteśmy też partnerami, czyli jesteśmy sobie równi. I sprawa trzecia, że jesteśmy wspólnikami. No i teraz jak jesteśmy wspólnikami, to w związku z tym w jaki sposób dzielimy się obowiązkami i co wykorzystujemy. No bo na przykład Sylwester ma charyzmę i będzie frontmanem, to jest jedno, a Wiktoria ma chłodną kalkulację i bardzo stanowane emocje, no to ona będzie robiła drugie, nie? Więc będziemy mieli to podzielone. I tak samo będziemy partnerami, wspólnikami i tu będziemy parą i w końcu małżeństwem, więc wtedy wiedzieliśmy, że dokładnie tak to zrobimy. I oczywiście po drodze no, były te problemy, nie? No bo tak jak powiedziałem, w 2018 mieliśmy te wypalenie zawodowe, była kompletna niechęć do działania i funkcjonowania, ale no znowu sprocesowaliśmy to ponownie, czyli rozebraliśmy te procesy i poszliśmy dalej na siebie swoją drogą i też na to, jak ma to wyglądać. No i ruszyliśmy sobie do tych kolejnych kroków. Natomiast to po prostu jest tak, że to my umiemy się już na dzień dzisiejszy automatycznie przełączać między tymi trzema punktami, ale to... To jest bardzo ważne, żeby się tak. Nie pozabijać, jeżeli chodzi o energię, komunikację i tak dalej. Myślę, że dużo osób na początku, kiedy się uczy tak naprawdę tej wzajemnej komunikacji względem związku, biznesu i tak dalej, to dużo poróżnień tam jest. Natomiast jeżeli cel jest jeden, to tak jak nawet jak para się kłóci, no to im obojgu zależy na... Oni ratują swój związek, oni oboje się angażują dlatego, że im zależy. Jeżeli tak będziemy patrzeć na zarówno kwestie kłótni niefinansowych, tylko biznesowych, czy małżeńskich, czy partnerskich, to będzie to dobre dla spółki, dla małżeństwa. Tak, no bo to, co tutaj narysowałeś, Sylwester tu ładnie rysował, nie było widać, bo kamery z góry nie mamy, namalował góry i doliny, czyli etap życia, tak. Po prostu każdego tak. Z nas życie, czyli momenty nie takie, jak on pokazują, że wszystko jest, wiecie, jeszcze najlepiej cały czas do góry. Cały z hossa, no. Tak. Co u ciebie? Cały czas hossa. Tak, cały czas hossa, wiesz, jakby co u ciebie, kiedyś mówił stara bieda, dzisiaj się tak. Mówi nowe bogactwo, tak? Tak jest. O, nowe bogactwo, powiedz coś więcej. Więc to jest ciekawe, że wy potraficie te role łączyć, bo to jest trudne. Mm-hmm. Często się mówi, że nie powinno się razem pracować, że nie powinno się razem robić biznesu, a ty tu pokazałeś trzy role, tak? I mm-hmm. Powiedziałeś, że to jest bardzo łatwe, że macie trzy punkty i się przełączać, odpalać, zmieniać. No, myślę, że to jest wyzwanie w dzisiejszym świecie, kiedy wielu ludzi się poddaje, nie? Bo tu jest proces dochodzenia do tego sukcesu, czymkolwiek to jest dla nas. Ile par się rozwodzi? Zobaczcie ten procent. I czasami jest tak, że aha, oni się rozwodzą, jest 50% rozwodów, to ja też się rozwiodę, no bo przecież tak widocznie jest. Można by się poddać, nie? Tak jak w wielu kwestiach, czy tej biznesowej, finansowej, innej, zdrowotnej. I tak samo tej. No to jaki jest przepis na to, żeby codziennie mówisz, że się kłócicie i to jest dobre, a niektórzy myślą, że to już jest kryzys. Wiesz co, ja też chciałbym to poruszyć, że o tym wszystkim się fajnie opowiada z tego względu, że nas te problemy dotykały, więc my przez nie przechodziliśmy i oczywiście jak pojawiły się jakieś pierwsze pieniądze, bo wiesz, ja też mogłem powiedzieć, że zawsze jest dobrze, no bo jak pierwsza z życiu zarobiliśmy 2,5 tysiąca złotych, to człowiek, to był kosmos. Impreza. To był kosmos pieniądze. I potem było 5 tysięcy, to wiesz, prawie już wariacja, nie? Więc stówka mogła odbijać do głowy. Więc to trzeba się z tym liczyć, że my przez to wszystko przechodziliśmy i przez te wszystkie oczywiście problemy też je mieliśmy. Jak były pierwsze pieniądze, to ja pamiętam, że przyniosłem, to nie była skrzynka, natomiast to był karton piwa. Sobie wyobrażasz? Więc był oczywiście, słuchaj, dietetyk, który normalnie pił, wiesz, jadł stertę lodów jak Roberto Duran, bo też wywodził się Roberto Duran z ogromnej biedy i u mnie tych lodów nie było, a zawsze one poprawiały mi nastrój, więc po prostu lody na kilogramy i tak dalej. To wszystko trzeba było oczywiście przerobić i po prostu działać i funkcjonować. Więc no, to po prostu jest tak, że zawsze keep going, nie? I zawsze do przodu. Żeby nie tracić celu, nie? No bo to tak jak nawet w tym małżeństwie czy w biznesie, jeżeli my stracimy ten cel z oczu, po co my to robimy? Dlaczego my w ogóle się umówiliśmy na to, że wystartujemy, nie? Jeżeli naszym celem jest pomóc 10 milionom Polaków zmienić swoje życie, wyciągnąć ich z problemów zdrowotnych, jelitowych, energetycznych, czy jakkolwiek innych, metabolicznych, no to po drodze będą tylko zakręty. Ale cel
podoba mi się cel, podoba mi się liczba, czyli ambitna, 10 milionów Polaków, tak? 10 milionów tak. Polaków, no to gdybyśmy nawet policzyli, że średnio są 3 osoby w gospodarstwie domowym, kiedyś chyba według jakiegoś spisu powszechnego, no to mamy 30 milionów Polaków, no bo możemy wejść do 10 milionów gospodarstw domowych, nie? I już będzie łatwiej, a też jedna osoba może zarazić pozytywnie drugą, jeśli będzie takie zmiany robić, to też myślę, że tak jest... Tak często się dzieje. Że jest początek zmian. Chcemy ambitnie, więc było... Kiedyś było 1000, potem było 10 tysięcy, potem było 100 tysięcy, potem był milion, no to nie, no trzeba to jeszcze z sufitu zrobić podłogę, zrobimy 10 milionów. 3 punkty bym dodał, które działają zawsze, czyli żeby po prostu iść z dużym entuzjazmem, cokolwiek by się nie działo, to jest pierwszy. Drugi z dużą zawsze energią, nawet jakkolwiek źle nie będzie i będzie dopadało właśnie to samopoczucie, czy stany depresyjne, wahania nastroju i tak dalej. I trzecie, no to właśnie jest dbanie o po prostu samopoczucie, nie? No bo wiesz, to tak jak powiedział swoją drogą Maciej Filipkowski, jeżeli oglądasz to, Maciej, pozdrawiam, że jak był na takim łożu śmierci, on po prostu był moment przed tym. Chyba zawał, nie? Czy coś tam? Tak, nie będziemy akurat przekonywali, bo dokładnie nie pamiętam też, żeby co się działo, no ale miał duży problem na wyjeździe i nie mógł wrócić i walczył o życie każdego dnia. No to po prostu powiedział, po cholerę mi ta cała kasa, jak tylko i wyłącznie dzieje się jedno, czyli po prostu dobre samopoczucie i zawsze jak będziemy dbali po prostu o samopoczucie, to będzie nam się chciało, nie? Będziemy po prostu, będzie nam się chciało to realizować. Nie będzie takich zapadów, że no dobra, jakby kończymy i tyle. Więc jakiś większy cel, jakaś większa misja, robienie czegoś, pomocy komuś, ona zawsze ciągnie do góry, nie? Więc warto sobie coś takiego ustalić, coś tak jak ty masz nawet finansową i masz ten poradnik zdrowia i tak dalej, no to jest super sprawa, no bo po prostu prawdopodobnie nie wypadniesz szybko z biegu, nie? Tylko cały czas będziesz chciał naprzód i to się, no i tego tym bardziej się cieszymy, że udało nam się spotkać, jeżeli chodzi o całe dzisiejsze spotkanie. Znaczy my jesteśmy podobni w kwestii tego, że mamy misję, my jako kanał, jako zespół mamy misję właśnie poprawiania tych finansów Polaków, ale też zdrowia, bo pandemia pokazała, że to również jest dobra inwestycja. Wy robicie to, o czym opowiadamy przez już prawie, nie wiem ile, ale fajnie się rozmawia, więc mam wrażenie, że 10 minut i te 10 milionów Polaków, którym pomożecie, w to wierzę i kibicuję mocno, ten entuzjazm jest bardzo fajny, ale myślę, że pojawia się w niektórych głowach. Ja wiem, że mamy świadomych widzów i oni tam są i się teraz uśmiechają, ale niektórzy są mi mówią tak, ja na pewno tak jest, coś mi tu nie gra. Przecież to jest, może to być takie pytanie, no ale jak tak żyć, kiedy oni mówią, mam jedno życie, nie mogę sobie na nic pozwolić? Wszystko mi zakazujecie, ja mam żyć pod linijkę, mam po prostu mieć wszystko rozpisane i każdy ruch, każdy krok, każde działanie, wypicie, zjedzenie, oddychanie, spanie, nie powiem jeszcze co się rymuje, po kolei wszystko mam mieć zaplanowane, bo Wiktoria i Sylwester mi tak powiedzieli, czy to nie męczy, czy to nie jest takie nudne, wiecie, jakby, ja wiem jaka jest nagroda na końcu, nie? No ale ktoś mówi, nie wiem ile będę żył, to przecież chociaż sobie pożyję, to tą czekoladkę, tego whiskacza sobie wieczorkiem wypiję, jeden raz to mi przecież, raz w tygodniu to mi przecież nie zaszkodzi. Na pewno tacy siedzą i ja też kiedyś tak myślałem. Ja też. My też tak myśleliśmy, stąd było te piwo. Gdzie jest ten moment przełomowy i dlaczego, no właśnie. Już ci mówię, odtruwamy trochę organizm, czyli jak wchodzimy nawet na czystą dietę. Tak jak powiedziałem, czy zrobimy keto, czy my zrobimy low carb, czy zrobimy, ale po prostu odrzucimy jedzenie, które będzie wysoko przetworzone, wszelkiego rodzaju syfy. To się fajnie gada, natomiast oczywiście odrzućmy na tyle, na ile umiemy w ogóle, nie? Jeżeli my to ograniczymy o 2/3, o 1/3, to już jest jakiś sukces, więc zawsze najpierw działanie, a nie żeby na idealnie. Wypuszczamy Windows 9.8 i ruszamy dalej, nie? Zawsze żeby robić, a nie żeby siedzieć po prostu i gadać, bo to nic nie daje. Więc jak się z tego po prostu oczyścisz i zaczniesz budować tę świadomość, zaczniesz zobaczyć, jak się na ciebie przekłada, czyli to, że ty jesz po prostu czyściej, że rano dbasz o dobre samopoczucie, na przykład wrzucasz 2 jajka, wiesz, nie wiem, na miękko, jajecznicę, cokolwiek innego, warzywa, jakaś oliwa do tego i tak dalej. I potem widzisz, jak nagle od tego odchodzisz i zrobisz dym, czyli będzie jakaś impreza, wleci cała pizza, następnego dnia czujesz się po prostu skacowany i czujesz się gorzej, 2, 3, 4 dni, no to jesteś wyłączony 2, 3, 4 dni z obiegu, nie? No bo to jest tak, słuchaj, gdybyśmy teraz siedzieli na przykład poza kamerami i byśmy walnęli drinka, no to na dzień dzisiejszy to jesteśmy już z tego dnia wyłączeni, nie? Nic już dzisiaj nie wymyślisz. Nie będziesz już planował swojego życia, nie będziesz patrzył, jak je poprawić, jak je polepszyć. Niektórzy próbują, nie? Po drinku planować życia. No to, tak. Może niektórym nawet i nie tylko po tym, nie? Właśnie to są uzależnienia. Tak, tak. Czy to jest po ciotce Maryśce, czy po czymś innym. Natomiast po prostu wyłączać to z gry. I długofalowo, no to skracasz swoje życie, bo cały czas walczysz w ten sposób, nie? Na te wahania i po prostu... Up, down. Tak. Co robisz? Plus bardzo ważne jest to, jak zwalidowany jest ten twój system, a nie? Bo dlaczego ty uważasz, że
naturalnym jest siedzenie na kanapie 5 godzin dziennie i oglądanie telewizji czy granie na PlayStation. Dlaczego uważasz, że picie alkoholu po pracy czy jedzenie fast foodów, lodów i tak dalej to jest twoja największa nagroda? Przecież organizm wysyła inne komunikaty. Trzeba tak naprawdę zadać to pytanie od innej strony. Kiedy straciłeś kontakt ze swoim organizmem? Kiedy przestałeś wsłuchiwać się w sygnały, które wysyła, a kiedy zacząłeś wciskać tak naprawdę rzeczy, które dla ciebie są fajne, ale one nie są wartościowe dla organizmu. I każda osoba, która w ten sposób funkcjonuje, kiedy pójdzie na badania, ona zobaczy tam tą prawdę. Może sama nie. Musi trafić w dobre ręce do specjalisty, który odczyta te badania, złoży z tego całość i pomoże takiemu człowiekowi, że słuchaj, ty nie musisz odpadać o 12, 13, że ci oczy zamykają i ty zasypiasz w samochodzie czy na spotkaniu, tak? Masz spotkanie z zespołem i ci się myśl urywa. Czy jakkolwiek... Śmiało. Czy jakkolwiek inne problemy, których doświadczasz, a do których się przyzwyczajasz, jak chrapanie, drzemki po świątecznym obiedzie, tak? I to są rzeczy, które widujemy na co dzień, ale nikt się nie przejmuje, że wujek idzie się położyć. Całe życie chodził przecież. Dokładnie. Nie? Tak, ja tylko dodam, że. Kiedy to się zepsuło? Żeby ktoś coś z czymś został, możemy sobie ułożyć do tego, żeby tak nie było. Na przykład makro, które będzie mieli na poziomie 20-25% białka. No to wiadomo, białko, mięso, ryby, owoce morza i tak dalej. Potem będziemy mieli tłuszcze, które powinniśmy mieć na przykład na poziomie 40-60%, szczególnie jeżeli dopiero z tematem startujesz, no bo mieliśmy też taki jeden odcinek, który poprowadziliśmy, żeby może nie od razu na keto, ale przygotować w ogóle do tego, żeby masz jakieś nudności, mdłości, ci się odbija cały czas i tak dalej, szczególnie po jakimś kiepskim omega 3, no to prawdopodobnie trzeba trochę zminimalizować tych tłuszczy, ale dodałem takiego newsa i przychodzę od razu do węglowodanów, gdzie one po prostu będą na poziomie na przykład około 25-40% i one mogą być właśnie wyciągane z warzyw, owoców, czy w jakiejś formie kolacji, gdzie poleci carb loading. Też już tu było takie pojęcie, które leciało, żeby właśnie zregenerować się, uruchomić najsilniejszy antyoksydant, jakim jest melatonina i po prostu on zawsze jest przeciwstarzeniowy, dobry stan płciowy, żeby po prostu lepiej się spało. To jest jedno. Ja jeszcze tylko chciałem dodać tego historię, że prowadziłem też sportowców, nie? No i wiesz, człowiek się zgłasza, logowanie, robimy wszystko, spotykamy się. No i pierwsze co, wiesz, zbieranie po prostu całego też dnia, odbijanie myśli, nie? Odbijanie hipotez. No i ktoś mówi, że to nie może, nie? Bo on tam od 21 do 24 go na Netflixa, nie? Co w tym zwykłym, nie? Wiesz, jak ty chcesz osiągnąć, do gdzie ty chcesz grać, nie? W sensie, bo inni w tym czasie trenują, nie? W sensie, nie mówię, że każdy ma być Cristiano Ronaldo. Natomiast, żeby jakoś do tego podejść inaczej, że ty to robisz jednak dla siebie, planujesz swoją przyszłość, swoje samopoczucie, więc warto zbudować rutynę wieczorną. My powinniśmy na przykład się porozciągać, iść na dwór, choćby się przejść, to już po prostu wspomnieliśmy, zrobić sobie jakieś ciepłe naparę, ciepłą herbatkę, redukować to niebieskie światło, poinstalować choćby te wszystkie filtry, czerwone światło i tak dalej. No bo jeżeli to oglądasz 4 godziny Netflixa, a inni w tym czasie trenują, no to przegrasz w tej grze, nie? Jest 1,5 miliona ludzi na twoje miejsce po prostu i nic z tego nie wyjdzie. No i on akurat wtedy, to było naprawdę wiele lat temu już, nie chciał mnie za bardzo posłuchać, no i faktycznie było tak, jak przepowiedziałem, czyli... C-klasa. Bo to akurat były Włochy, bo on grał po prostu we Włoszech, natomiast okay. On poza to nie wyjechał, nic w tym czasie się nie zmieniło. Myślę, że możliwości były większe. No i my do tego tak podchodzimy, ja myślę, że ty też, że po prostu patrzymy sobie na to, że jesteśmy w tym miejscu. Dało się tutaj dotrzeć z tej piwnicy, no to prawdopodobnie się wyżej, nie? To próbujemy dalej, nie? Ta biała kartka, którą teraz zarysowujesz, jest takim, no, taką fajną metaforą tego, co my robimy w finansach, bo często ktoś się do nas zgłasza, to ludzie nawet nie wiedzą, gdzie są. Więc tam jest biała kartka często, rozmowa, gdzie ty jesteś i to trzeba uświadomić, bo powiedziałaś też, Wiktoria, że to druga osoba pomaga, nie? Że wy pomagacie, tak. Siadacie i to jest taka trochę, to jest taka spowiedź zdrowotna, nie? Tak. Spowiedź zdrowotna, trudne pytania, co ty jesz, nie wiesz, co jesz, no to historia trzeba to spisać, zdrowia. Dokładnie, historia zdrowia, co tak. Się działo, o czym ty myślisz, czy ty pamiętasz, co zjadłeś na obiad? To w ogóle jest, niektórzy jedzą w sensie obiad czy śniadanie i nie wiedzą co. Co to znaczy? Że nie są wtedy myślami tam, gdzie jedzą, czyli myślą o problemach i zjadają, nawet nie wiedzą, co zamówili. To kiedyś zadałem pytanie kilku znajomym i mówię, co zjadłeś? I była cisza głucha, bo nie wiedzieli, co zjedli, więc to był taki szok dla mnie i dla nich jeszcze większy, że ludzie nie są w tym momencie, w tym procesie zjadania kolacji. Nie czują tej przyjemności. No, jak piję kawę, to chciałbym... No, jeśli piję dobrą kawę, no to niech ona pachnie. Ja chcę wiedzieć, że to jest mało, ale świetnej jakości. Tak.
to myślę, że potrzebujemy jeszcze jeden temat podnieść, bardzo ważny, szczególnie dla ludzi, którzy nie mieszkają sami, nie mieszkają jako single w domu, no bo wtedy jest łatwiej. Ten w lustrze może przeszkodzić oczywiście albo pomóc, zależy jak ogarniamy. Co w sytuacji, kiedy my chcemy, a ktoś w domu nie chce, albo jeszcze nie wie, że potrzebuje i nam może przeszkadzać. No najlepiej jakby nie przeszkadzał, chociaż był neutralny, ale druga osoba, która jest w domu, albo trzecia, no bo mieszkamy czasami w gospodarstwach, gdzie jest więcej osób i tylko my jesteśmy osobą, która chce zmiany, a reszta nam mówi, po co ci to, coś to znowu się naczytał, gdzie się naoglądałeś jakichś ekspertów, co to będziesz za eksperymenty robił w domu? Przecież mama tak żyła, babcia tak żyła, wszyscy tak żyli, no i co? I nie żyją. oby żyli jeszcze, bo może nie wszyscy poumierali, ale myślę, że czasami słyszymy to w domach często, jakichś wielopokoleniowych. Znam to może nie z autopsji, ale wiem, że to się pojawia. Jak sobie poradzić z tym? Ktoś mówi, no nie słuchaj ich. Wiemy, że to nie pomaga, jak słyszymy taki doping w domu. Co wtedy zrobić? Co wtedy zrobić, jak druga osoba nam nie pomaga? Myślę, że być zmianą, być tak naprawdę tą osobą, która tą zmianę do domu wprowadza, tak? Czyli to ja zamawiam wodę, tak? Kupuję wodę, to ja chodzę biegać, to ja nie zamawiam słodyczy, nie przynoszę, nie karmię nimi dzieciom, nie kupuję takich prezentów innym i tak dalej. Czyli być przykładem, robić to świadomie, i mieć nadzieję tak naprawdę na to, że inni dołączą, bo siłą nikogo do zdrowych nawyków nie namówimy. Często będzie to budziło agresję, konflikty, szczególnie jeżeli dzieci mają słuchać rodziców, nie? W sensie tak, że... W drugą stronę tak, że dziecko mi nie będzie mówić, jak mamy żyć. Dziecko mi nie będzie mówić, co mam robić tak. I w ogóle. Ale to przecież o to chodzi, żeby dzieci przerosły swoich rodziców, zarówno mentalnie, finansowo i w ogóle, tak? Więc myślę, że dając przykład, po prostu... Ja dodam w takim razie, pozwolę sobie, żeby nie kierować się tym, że wiesz, nie mogę zjeść, nie mogę wypić i tak dalej, tylko żeby raczej iść w tym kierunku, stary, no możesz wszystko, no możesz wziąć granat i wrzucić po prostu do mieszkania obok, nawet jeżeli chcesz, po prostu pójdziesz za to siedzieć. Natomiast kwestia jest tego, że jeżeli pokażesz autorytet i teraz zaczniesz od pewniaków, nawet wrzucisz suple, tak jak ja tam przypomniałem, te omega-3, B-kompleks, magnez, witaminę D3 i już nawet z tym pójdziesz i druga osoba zaczyna się interesować, nie? Zaczniesz być po prostu dla niej autorytetem, że ty coś z siebie z sobą robisz, w związku z tym po prostu lepiej się czujesz, widać po tobie większy poziom energii, że masz jakieś cele i tak dalej, no to będziesz wciągał tą drugą stronę. Ale warto sobie też po prostu przegadać świadomościowo, że zobacz Mariola, to nam pomoże ku temu, żebyśmy się lepiej czuli, cieszyli sobą, żebyśmy po prostu więcej spędzali ze sobą czasu i żebyśmy nie siedzieli ciągle w tych telefonach. A jeżeli ktoś oczywiście, jeżeli do czynienia z zakłutym łbem, no to się po prostu przekonasz o tym w trakcie i stwierdzisz, że no dobra, no to sorry, ale chyba to czas po prostu na rozgałęzienie tych dróg i ty idź swoją, a idę swoją, no bo ja bym chciał iść... Albo na osobne garnki, nie? Tak, a to może być trudne, nie? Bo to jest zmniejszające długofalowo, nie? Więc oczywiście lepiej jest robić tak, żeby było wsparcie i że po prostu lecimy domowo, nieważne czy są dzieci, nie dzieci, po prostu lecimy razem. Okej, tam ten chce to, no to dołoży sobie kawałek tego, przecież to może mieć na ostro, bo sobie dołoży ostrych papryczek, to może mieć na słodko, bo sobie dołoży, wiesz, banana czy tam jakiś kawałek czekolady i zdecydowanie będzie lepiej. Tak często w klinice jest, czyli przychodzi kobieta, za chwilę przychodzi mąż, potem przyprowadzają dziecko, że jakby tutaj takie kompleksowe działanie, żeby tak naprawdę cały dom na tym korzystał. Więc tak, to zdrowe nawyki się między sobą, bardzo fajnie można się zarażać, ale też właśnie jesteśmy sumą tych 5 osób, więc trzeba się rozejrzeć dookoła, kto nas nie rozprasza, kto nam tak naprawdę troszkę nie mąci i próbować też nad tym pracować właśnie. Ale będę zdrowy, jak ja mam takich gości w programie, coraz bardziej świadomych. Chciałbym jeszcze wrócić do tego, co powiedziałaś przed chwilką w kwestii, może nie zauważyliście, ale ja lubię takie smaczki. Zauważcie, że w Polsce przyjęło się, myślę, że na całym świecie, ale jestem w Polsce, więc mówię o naszych przykładach. Idzie się na urodziny i co się daje? W prezencie powiedziałaś, że nie przynośmy tych słodyczy. Ilu z nas kupiło kiedykolwiek słodycze czy alkohol jako prezent? Nie wiedząc w ogóle, po pierwsze, czy ta osoba lubi, je, czy jej to nie szkodzi, a wiemy wszyscy, że tam jest ogromna ilość cukru, no i alkohol, który no przecież nie jest zdrowy, może jest smaczny dla niektórych, może dodaje endorfin i wszystkie rzeczy. Ale zobacz, jak rzeczy. Straszne jest założenie, że zakładamy, że ta osoba na pewno lubi alkohol. Że na pewno lubi, dokładnie, ale zobaczcie, to jest tradycja, czyli idziemy na święta, na urodziny i alkohol przecież zawsze można kupić, bo to dobrze. Wszyscy będą się cieszyć. Wszyscy się będą cieszyć, więc gdybyśmy nawet to zmienili, to jest jedna zmiana i my również w kwestii finansów, co dzisiaj łączymy, finanse ze zdrowiem, bo to się łączy, też
namawialiśmy, że jeśli idziecie do kogoś, to nie dajcie pieniędzy tych tradycyjnych, tych, które są przecież rozwadniane, dodrukowywane, tylko dajcie na przykład srebrną monetę dziecku możecie. Dzisiaj to jest koszt 100-kilkunastu złotych, srebrna moneta. Jeśli jest większy budżet i na przykład dajecie to super przedsiębiorcy, to dajcie mu złotą monetę, jeśli jej nie ma. To jest koszt 8-9 tysięcy złotych i już nie musicie mu dawać gotówy, tylko zamieńcie, były święta, będą święta, takie prezenty. I to jest znowu zmiana i ktoś się tym, no, na pewno się zainspiruje, na pewno się zaciekawi, bo będziecie jedynymi najprawdopodobniej gośćmi, którzy nie przyniosą kolejnej koperty z pieniędzmi poskładanymi, tak. No przecież 10 kopert, aha, nuda, tak. Nie? Zawsze tak było, no to będę dostawał pieniądze. Dajcie monety srebrne lub złote. To ja wracam do pytania, które powinno się, myślę, pojawić na tym etapie. Jak zacząć? Gdzie jest początek? Gdzie jest meta? Bo mówiliśmy o białej kartce jako metafora. Czy to jest początek? Czy jest coś ważniejszego? Bo ten, kto dotrwał tutaj, to jest dla was podziękowanie, bo wiemy, że mało ludzi do samego końca dociera, każdego odcinka, każdego filmu zawsze. Dla was podziękowanie, że tu jesteście dalej, to znaczy, że to jest dla was. Co robimy na początek? Jak zaczynamy? Gdzie jest proces zmian? Ja już wziąłem długopis, więc... Dobra, to byś malował znowu. Tak, więc ja będę tworzył. Tak. Podzieliłbym to na trzy kroki, w sensie w postaci dnia, tygodnia i miesiąca i też roku. Więc jest tak, że po prostu dzień bym podzielił na to, że masz coś dla siebie i to jest tak zwana jakaś poranna rutyna. Mhm. Wiele osób tego przekonają, nawet tych popularnych, czy na YouTubie, czy w ogóle jako osób w Polsce, które są po prostu znane, że ona jest bardzo ważna, bo ona stabilizuje nerwy. No bo słyniemy z tego, ja też oczywiście robiłem i Wiktoria też, że rano pierwsze są to pośpiew szybko do przodu i tak dalej. Tak. Błąd, nie? Trzeba zjeść szybko, trzeba wyjść szybko, trzeba psa, dzieci, wszystko tak. Szybko i ten pośpiew zabija. A to powinno wyglądać inaczej, więc możemy to właśnie rozwarstwić na kilka punktów. Punkt pierwszy, żeby zrobić jakąś mobilność czy rozciąganie. Ja nie mówię, że ma trwać 20 minut, nie trwa minutę, ale po prostu zwykłe rozciąganie z rękami do góry. Jak często to robisz, nie? Rzadko. Mhm. Wpłynie na to, że pościągasz napięcia i po prostu twój organizm zacznie się rozbudzać. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, to będziemy mieli zaraz coś ciepłego do picia. Jak wiadomo, ciepła woda robi robotę i tak dalej. Możemy do tego wrzucić elementy, które będą wpływały po prostu na nasze samopoczucie i też oczywiście to, żeby mieć dobry nastrój. No to my słyniemy z tego, że po prostu król rumianek wjeżdża na pokład, więc od razu leci rumianek, jest bardzo dobry, ma wiele nawet dobrych aspektów. Nawet w hotelach aspektów. Mają. Tak, nawet w hotelach mają. Pójdziesz do lokalu, walisz rumianek, pierwsze co... On całego rana, drina. On od razu działa. Więc tak. Ciepła woda, jest rumianek, oczywiście możemy sobie zrobić napar, czyli zalewamy po prostu, wiesz, przygotowaną wodę z cytryną i ja polecam akurat z imbirem, żeby to było antyzapalnie. No po prostu robi się zdecydowanie lepiej, że ten dzień wchodzimy z większą mocą. Ja sobie piję pyłek pszczeli rano. No spoko. Też może tak, tak, my też piliśmy jakiś czas temu. Jakiś czas sobie to piję jeszcze, nie wiem ile będę pił, całą... ale tak jest taki etap u mnie. Tak, całą nocą tam dochodził, potem następnego dnia tak. Po prostu piliśmy. No to dołożymy akurat smaczek, bo skoro już poruszył pyłek pszczeli, no bo teraz akurat robimy koktajl, więc po prostu sobie tam go realizujemy, gdzie jest kilka punktów, czyli on jest zielony. Czyli mamy spirulinę, mamy chlorellę, mamy kiwi, mamy jakieś pektyny, brakowało mi tego słowa, więc jabłko albo gruszka po prostu wpada. Wrzucamy w to jeszcze probiotyk, po prostu blendujemy całość i on ma nam pomagać się oczyszczać, szczególnie jeżeli skądś się wróciło, czy właśnie z jakichś wakacji, no to po prostu sprawniej działa cały układ pokarmowy. No i wtedy punkt czwarty, no to my oczywiście możemy to zamienić, że najpierw wychodzimy na dwór, a potem rozciąganie, a potem jest rumianek i cały spod zdarzeń. Albo punkt czwarty to właśnie jest dwór, czyli jeżeli my tam będziemy chociaż przez 3 do 15 minut, to po prostu wpłynie na to, że raz, rozbudzimy się, dwa, po prostu nasz poziom dopaminy będzie lepiej funkcjonował, więc od razu będzie na wyższym poziomie i dzięki temu po prostu on będzie stabilny przez większość dnia i nie będzie coś takiego, że wiesz, 10 zjazd, nie? Mhm. 12, 15, że zaraz szukasz, nie? Bo to nikt to z kawką zaraz wciągnie do góry. Na pół godziny wciągnie, ale potem robi się smutno. No i wracasz, no to ja jestem z tego znany, więc muszę to powiedzieć, więc po prostu zimny prysznic powinien się tutaj pojawić z tego względu, że no po prostu jeżeli pokonasz siebie, czyli to jest coś, to jest w głowie, nie? To nigdzie więcej. Jeżeli pokonasz siebie i po prostu zrobisz ten zimny prysznic, on będzie trwał 15, 30, 45 sekund, oczywiście możemy dojść do tego, że potem trwał minutę, potem trwał półtorej, 3 minuty, no to nic się dzisiaj już bardziej nie zdenerwuje niż to, nie? Że po tego prostu, się wiesz, nie da nauczyć, w sensie te zimne prysznice nigdy nie są przyjemne. To się dowiedziałem, bo ja nie robię ich codziennie, zdarza mi się, że robię, ale za każdym razem jak robiłem, to mówię, to już kiedyś miało być łatwiejsze. Nie. Nigdy nie jest łatwe. Ja ci powiem po 4 latach, że potem już jest, nie myślisz o tym i jakby kolejnym punktem na przykład jest zimna wanna, w sensie totalnie lodowata po prostu na balkonie. Czy, wiesz, wanna, to może być cokolwiek, pojemnie, tak? Zamrażarka, nie? Po prostu, którą sobie tam wstawisz i ją tam wrzucamy. No i odkryłem, że to działa właśnie w tej w lodowatej wannie, kiedy tam jest naprawdę minus, no to czytanie. Czyli czytam akurat stronę i wiesz, wiem, że będę ją czytał na przykład półtorej czy 2 minuty i przejdę przez to, nie
wymięknę. Nie? Skupiasz się też na tym, co czytasz, a nie na tym, że jest zimno. Oczywiście zatyka mnie tam w trakcie. Nawet nagraliśmy taką rolkę jedną, gdzieś później się pojawi z tej wanny, ale jest taka sytuacja właśnie, że wiesz, że gdzieś tam zatyka i po prostu dalej, żeby ją do końca powiedzieć. Więc to jest raz jako jedna rutyna i to jest dzienna i to jest taki punkt po prostu coś dla ciebie, nie? Że sobie siadasz tam z tym rumiankiem czy z jakąś herbatą i po prostu masz chwilę dla siebie, żadnego telefonu na półtorej, dwie godziny od wstania. To jest ja tylko dodam, że takie rutyny, robienie takich rutyn na przykład porannej dużo pomaga tak naprawdę zarówno przedsiębiorcom, jak i każdemu z nas uniknąć tego efektu po pracy, nie? Dobra, teraz coś dla mnie, dajcie coś dla mnie. Tak. Jeżeli ty rano zrobisz sobie coś fajnego, czyli właśnie zaopiekujesz się organizmem, uspokoisz nerwy, ustabilizujesz energię, zadbasz o siebie, to ty nie będziesz miał takiego spadku zjazdu i takiej nagłej potrzeby zjedzenia czegoś, czy wypicia czegoś, czegoś, co ci ta głowa z przeszłości podpowiada. O której wstajecie rano? Różnie. Teraz z tego względu, że na przykład jak są dni nagraniowe i nagrywam na przykład czasami, nie wiem, 10-12 godzin, no to potrzeba jest wtedy więcej snu i po prostu trzeba przespać się te 9 godzin i wtedy spimy trochę dłużej, więc czasami to jest tak, że do 7 najczęściej wstajemy 5:30, nie? Mamy po prostu wypunktowane 7,5 godziny od 22, czasami to się przesunie po prostu do 6, w zależności od tego, jak tam... Wiesz, czemu pytam? Tak. Pytam dlatego, że mówisz, że ta przestrzeń, mówicie, że ta przestrzeń rano ma być, no tak. To ktoś, kto wstaje o 8 i mówi, nie mam czasu. No oczywiście, czas jest przespany rano. I a o której chodzicie spać? 22. Bite. Natomiast jest tak, że po prostu zakładamy i mamy już założenia, że 22 już śpimy, nie? Okej, okay, czyli wcześniej w łóżku. Więc jest 20, no to my po prostu staramy się odcinać. Jest godzina tam 21, to my wiemy, że tutaj już maksymalnie czas na mycie. Po prostu myjemy się i spadamy do łóżeczka, żeby jeszcze zasnąć i po prostu to w pewnym momencie, oczywiście po latach wchodzi w automat, ale sobie trzeba jakieś założenia stworzyć, że wiesz, nie, że to się wydarzy, no bo to będzie z przypadku, nie, że kłon zgadał, żeby chodzić spać o 22, nie, a ja tutaj jeszcze mam jeden odcinek serialu, no to się nie uda po prostu, to będzie zbyt trudne, ale jeżeli założysz to, no to widzisz, że dobra, tam jest 21:20, nie udało się 21, albo 21:20, no to od razu pakuje się do mycia i po prostu przychodzę do łóżeczka, no bo chodzi o to, żeby przygotowywać się wieczorem do tego, żebyście się następnego dnia lepiej czuł, to jest raz, dwa, żebyś nie miał tego białego na języku, trzy, żebyś miał więcej energii, cztery, po prostu żeby ci się chciało i żeby to było czuć od ciebie, bo inaczej będzie wręcz odwrotnie, gdzie będziesz się po prostu zbierał i stwierdzał, no dobra, nie? To teraz te social media, nie? Więc wiesz, szybko od komputera, szybko między, wiesz, od komputera i szybko do Instagrama, to jeszcze bardziej rozbija po prostu, nie? To tak zamknęliśmy punkt pierwszy, punkt drugi, no na przykład jest cały blok pracy, gdzie on jest, natomiast w tej pracy to też w pewnym momencie, szczególnie po latach, gdzie już ludzie będą mieli, wiesz, 35 i więcej lat, no to będzie moment, gdzie powinni sobie robić na przykład jakieś chwile przerwy, na przykład na obiad, nie? I będzie tam jakieś coś białkowego, wiadomo, białko najważniejszy budulec całej diety, ty wiesz, więc nie muszę za bardzo się w tym rozwijać, więc czy to będzie stek, jak ja bym zrobił, czy to będzie coś innego, jak będzie ryba, czy to będą jakieś jajka i tak dalej, to już jest kwestia dowolności. One po prostu wpłyną na lepsze samopoczucie, utrzymanie tej energii. Oczywiście, że ktoś ma jakieś zjazdy, hipoglikemia reaktywną, gdzie ten cukier spada, no to jeszcze banany się przydadzą, nie? Albo jakieś tam inne owsianki zrobione trochę po naszemu. I potem zamykamy ten blok pracy, gdzie moglibyśmy też używać aplikacji na przykład Pomodoro, gdzie na nas co godzinę na minutę wyciąga. Po prostu tego, wiesz, wstań, przejdź się, pozwól się rozruszać, żeby to jednak nie było tak, że ciągle jednak siedzisz, nie? Tak, i zrób herbatkę, otwórz okno, przewietrz. To są rzeczy, które fajnie. Mam jeszcze takiego newsa, nie wiem, czy wiesz, to może czymś się zaskoczę? No, powiedz opcję, ja słucham więcej dzisiaj niż mówię. Tak, więc jest taki news, w którym ludzie umierają 3 razy częściej na cukrzycę niż na palenie, czyli na palenie papierosów. Nie wiem, czy wiedziałeś, nie? Nie. Więc no, oczywiście otyłość zabija zdecydowanie bardziej i warto jest z tym walczyć, niezależnie od tego właśnie, czy to jest te wszystkie rozchwiania, o których powiedzieliśmy, jak tam zmęczenie, brak energii, słomiany zapał, zaraz się rozpada po tygodniu, po dwóch i oczywiście zbijanie kilogramów, no to nadmierna tkanka tłuszczowa oczywiście sprzyja ku temu, że no, rozbiera cię do gaci po prostu, nie? Z witamin, minerałów, hormonów i po prostu ci się nie chce. No i potem punkt trzeci, to znowu wracamy, też dobrze by było od czegoś zacząć, bo teraz byśmy coś zjedli, więc no zacznij od rumianku, nie? Zacznij od rumianku. Jak ty masz mieć na wysokim poziomie dopaminę, nawet stworzyliśmy tego ideologię i masz być dopaminatorem, no to po prostu zacznij od tego rumianku, walnij tą wodę, wtedy wszystko się stonuje, a ty będziesz mógł zrobić, co dalej będziesz chciał, będziesz wiedział, która jest godzina i teraz fajnie by było oczywiście iść na dwór. Jeżeli będzie ciemno, nie będzie cię chciało, nie zawsze się uda, trudno, może uda się saunę, może uda się zrobić jakąś mobilność i jakieś po prostu rozciąganie. Nie? Okej, okay, no bo zrobisz chociaż jeden element, nie wiem, z trzech, czterech, ale znowu
elementem i celem edukacji jest działanie, więc lepsze coś niż nic. No i cóż, i założenia, które mamy, żeby nie zawsze znowu to się uda, żeby o 22 i spać i być w łóżeczku, to to jest to. No i oczywiście do tego poskładanie, no bo my akurat słyniemy z tego, że pracujemy jeden na jeden z ludźmi, więc my się dostosowujemy do nich maksymalnie. My możemy powiedzieć ogólnie, że dobrze, jeżeli ci leży to, żeby jeść low carb, jest low carb. Leży ci jeść wysokie węgle, jedz węgle, jeżeli dobrze się z tym czujesz i czujesz, że ty akurat tworzysz swoją wersję 2.0, bo my jesteśmy tego fanami i tak to budujemy. Jeżeli tobie jest dobrze lecieć keto, to lećmy keto, czy coś wege, nie ma problemu. Natomiast po prostu, żeby to było dostosowane zawsze do człowieka, więc też nie chciałbym się, wiesz, jakoś specjalnie rozbierać. Tak jak powiedziałem, białko, wiadomo, najważniejszy składnik diety. Trochę was zagadałem. Tak, plus oczywiście wykorzystywać hormony, neuroprzekaźniki, właśnie tutaj tą wspomnianą też dopaminę, do tego, żeby ona cię napędzała życiowo, a nie osłabiała. Nie? Bo dzisiaj dużo osób nie ma siły, energii, czuje się wypalonych, zmęczonych, a nie mają intensywnego trybu życia, tylko jakby życie ich wykańcza. I teraz mając świadomość, które elementy mojego życia mi służą, a które nie, i będąc otwartym na zmianę, jesteśmy w stanie dopracować tak naprawdę swój indywidualny model funkcjonowania i czerpać z tego takiego paliwa życiowego, które każdy z nas w sobie ma. Bo dlaczego my możemy, a ty nie? To tak nie działa, że my się urodziliśmy jako lepsi, a ty jako gorsze. My świadomie korzystamy tak naprawdę z funkcjonalności organizmu. I tego też uczymy naszych pacjentów. W ten sposób też budujemy właśnie ludzi 2.0 i w ten sposób też na świat wychodzą dopaminatorzy. Dopaminatorzy. Podoba mi się to stwierdzenie. Idąc do końca, będzie pewnie pytanie do tych, którzy tutaj wytrwali. To są ci, dla których to jest. To zawsze jest, że jest długo, ale jest konkret i po tej godzinie faktycznie jest pytanie, bo wiem, że przygotowaliście coś, co może być dla tych, którzy tego potrzebują i mówią, dobra, jak mogę zacząć? Gdzie jest jakaś pomoc? Gdzie są jakieś drzwi, gdzie ja mogę po prostu otworzyć i z wami podziałać? Bo widać, że macie efekty, macie przykłady z życia, macie wielu znanych ludzi, sportowców, którzy po prostu zrobili zmianę realną. Także to jest ten czas. Dobrze, więc zrobiliście coś ciekawego, wiem? Tak, pozwól, rzecz pierwsza, no to jeżeli faktycznie jest tak, że pijesz 3-5 kaw dziennie, na ciebie kompletnie nie działają, to zastanów się na tym, czy nie powinieneś się zresetować i doprowadzić właśnie do tego, żeby albo przejść na yerba mate, albo po prostu na mocniejsze herbatki, ale zrobić sobie challenge, czy to będzie 7 czy 30-dniowe po prostu odkawki, celem tego, żeby ona faktycznie działała, bo nie może być tak, że kawa nie działa. Więc my oczywiście naszym korem całego funkcjonowania jest to, że my prowadzimy tych ludzi jeden na jeden, mamy super zespół, super specjalistów, których staranie selekcjonujemy i tam jest trzyetapowa weryfikacja, cały proces tej rekrutacji i tak dalej, tego jak budujemy według naszej metodologii, tego uprocesowania. To jest jedyny taki proces akurat w Polsce, gdzie ktoś jest tak prowadzony od A do Z z człowiekiem. I to jest jedna sprawa oczywiście, jak się można odezwać, co może sobą zrobić. Natomiast głęboko nalegam, żebyście wprowadzili pierwsze elementy, będą pierwsze sukcesy i będą pierwsze efekty. Tak, po dzisiejszym odcinku, tak, nie? Będą pierwsze efekty ku temu, co tutaj zostanie, co sobie wprowadzicie z tego, co zostało powiedziane. Dwa, no to zobaczyliśmy, żeby oczywiście skalować, czyli żeby dotrzeć do tych 10 milionów ludzi, no to my tego nie zrobimy oczywiście jeden na jeden, więc potrzebujemy dużo rzeczy, tak jak ty już masz tutaj piękne, to my też chcemy mieć oczywiście książki, kursy, produkty cyfrowe i tak dalej. I po prostu stworzyliśmy też oczywiście proces na produkty cyfrowe, czyli na kursy, czyli na to, jak my to złożymy wszystkich kursów, potem jeden duży jest kolejny naszym kursem jest fabryka, kopalnia, gdzieś to było tworzone, budowane, żeby tworzyć własną wersję 2.0, więc po prostu jest fabryka dopaminatorów. I w tym oto kursie, czyli wszyscy, którzy właśnie mają jakieś historie z kryptowalutami, z giełdą, z finansami, czy w ogóle inwestują, ale po prostu mają takie elementy, gdzie brakuje im tej motywacji, czyli całej tej dopaminy, nie mogą stworzyć całej dyscypliny, mają ten słomany zapiał, zapominają, czy w ogóle mają zjazdy energetyczne, o których mówiliśmy dużo, bo to tak pojawiło się parę razy. Czują wypalenie, są zmęczeni, nie mają tak naprawdę takiej energii życiowej, nie? Bo można mieć lat 30 i mieć energię życiową, można mieć lat 30 i nie mieć energii życiowej, tak. Więc my za pomocą tego kursu chcemy tak naprawdę pomóc każdemu, kto doświadcza tego typu problemów, no i chce zmienić swoje życie. Jest na to gotowy, otwarty, wie, że mu z tym źle i po drugiej stronie czeka na niego lepsze życie, no bo mając energię tak naprawdę, nie jest nas w stanie nic zatrzymać. Tak, więc zrobiliśmy kurs z dietami, z badaniami, ze wszystkimi elementami, żeby po prostu przez to przejść, no bo cała neurologia, neuroprzekaźniki to jest nieodłączny element ku temu, żeby ruszyć dalej, żeby po prostu się chciało. Więc jeżeli ty chcesz stać się dopaminatorem, tak jak my, to sprawdź link w opisie. Dokładnie tak, link w opisie. I na sam koniec
reklama, czyli reklama waszego kanału, gdzie was można znaleźć na YouTubie. Jak się dokładnie nazywa kanał? Proszę bardzo. W skrócie SW Kłos, a w rozwinięciu Sylwester i Wiktoria Kłos na YouTubie. Bo takich treści jest więcej, oni nagrywają szalone ilości filmów. Nie tyle co ty, ale staramy się. No, my troszkę przystopowaliśmy, ale też nagrywamy dużo, więc zapraszamy do Sylwestra i Wiktorii na kanał, to po pierwsze. A na koniec jest apel do was, który dzisiaj już był kilka razy, ale jeśli jeszcze do ciebie nie dotarło, to, co mówiłeś, że celem edukacji nie jest to, żebyśmy zbierali wiedzę, żebyśmy byli tymi ćpaczami wiedzy, że po prostu tak coraz jest. Więcej, że ja kolejny film zobaczyłem, telefon kładę, idę spać i nic z tym nie robię, tylko zatrzymaj to nagranie, teraz nawet, zatrzymaj i zastanów się, jaką jedną rzecz dzisiaj, nawet teraz, w tym momencie, obojętnie czy jest noc, czy jest dzień, jaką jedną rzecz możesz wprowadzić, jedną prostą, która tu była. Może to jest spacer, może to jest suplement, który może nawet jest w kuchni, jest kupiony, ale nie jest używany. Mamy dzisiaj takie możliwości, ale często czekamy właśnie na ten czerwony guzik, który trzeba tylko kliknąć i on nagle wszystko zmieni, mając już wiele. Więc jedną rzecz, ja namawiam, tak jak w kwestii finansów, relacji, tak samo w kwestii zdrowia, namawiam was do tego. Sylwester tu malował przez całą godzinę, żeby te rysunki nie poszły na marne. Sylwester, pokaż do kamery, że to wszystko jest namalowane dla was, napisane, wszystkie te rzeczy. Jedną rzecz, napiszcie w komentarzu, to też będzie, myślę, dobre dla innych, napiszcie, że to wam się spodobało, że tego wam brakowało. Tak. Ten puzzle jest czymś, o tego nie wiedziałem, to ja spróbuję, przetestuję. O to bym apelował dzisiaj. Mhm. Ja dodam jeszcze jedną rzecz, że mamy ten rumianek, mamy ten zimny prysznic i jeszcze bym włączył to wszystko. Proszę państwa, tryb nie przeszkadzać, że nic nie działa lepiej niż od godziny 20:21, właśnie tryb nie przeszkadzać. Tryb samolotowy. I nic się nie wydarzy. Ja od roku na noc mam samolot i nic się nie dzieje. Działa, nie? Się nie dzieje. Świat się nie zawalił, nic się nie spaliło i wszystko. A co się wydarzy, jak będzie potrzebna, jak się będzie palić? Ja mówię, jak się będzie palić, to 998, straż pożarna, trzeba dzwonić. Zgadza się. To na pewno kurz śpiący nie pomoże wtedy. Także polecamy. Dziękuję bardzo wam za wizytę. Dziękujemy. Dzisiaj nagrywamy w Warszawie. Każdy z nas przyjechał z jednego końca Polski, a wy z drugiego. Ja z Bielska, a wy z Gdańska. Gdańska. Zobaczcie, spotkaliśmy się w Warszawie, w centrum Polski, żeby nagrywać dla was takie fajne rzeczy. Ja się dowiedziałem bardzo dużo. Nie wiedziałem, że rumianek jest taki ważny, mimo że mam go w szafce od lat i był w domu rodzinnym. Także dziękuję mamo, że on tam był, więc widocznie to było takie ważne. Super. Ja też się będę zmieniał. Dziękuję wam za wizytę. Dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy wam. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia!